Jest mi gorąco i cały się spociłem, lecz to chyba dlatego, że dawno nie robiłem tego, co mam zamiar zrobić teraz. Czuję się, jakbym to robił nieraz. Nadciągam na głowę kominiarkę. Widzę teraz świat przez małą szparkę, lecz dzięki temu nie rozpoznałem twarz mojej, choć chyba tego to najmniej się boję. Wyciągam pistolet i reklamówkę, żeby mieli gdzie włożyć gotówkę. A może lepiej wezmę dwie, bo ile ma już szmalu, to chuj jeden wie. Więc głęboki oddech, jeden, dwa i trzy. On wpada do sklepu i głośno krzyczy: to jest napa, napa, 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 to jest napa. Leżeć, kurwo. Na dworze powoli się ściemniło, a tu jakieś wino by się wypiło. I myślę, że darmo w bramie nie stoję, bo będę miał fart i kogoś z kasy skroję. Właśnie już muszę kończyć bajer, bo z lewej strony zbliża się jakiś frajer. Wygląda porządnie i jest tu sztuk. Wyciągam z kieszeni sprężynowy nóż, zaciskam palce, ręce mi się pocą. Patrzę, czy nikt nie przyjdzie mu z pomocą. Ale na szczęście panuje znieczulica, a najlepszym przykładem jest moja ulica. Więc głęboki oddech, jeden, dwa i trzy. On go wciąga do bramy i dobitnie mówi: to jest napa, napa, jest napa, 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 jest napa, 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 napa. Kupy z frajerze. Stoję na ulicy, chujowa pogoda. Czy spotka mnie dzisiaj jakaś przygoda? Pewnie tak, poczekam na jołopa, który by mnie zechciał wziąć na stopa. Wyglądam jak turysta, mam pleczak ze stelażem. Jak sobie radzić w życiu, zaraz wam pokażę. Przejeżdża samochód, ja go zatrzymuję. Koleś z piskiem opon koło mnie hamuje. Podchodzę szybko od strony jego drzwi. On odkręca okno i coś do mnie mówi. Ja do niego nie mówię, nie mam o czym. Zaraz mu psiknę gazem prosto w oczy, więc nabieram powietrza i zatykam nos. On go psika w twarz gazem i krzyczy na głos: to jest napa, brawo, to jest napa, brawo, to napa, brawo, to jest napa, brawo, to napa, brawo, to jest napa, brawo, to napa. A wy, moi mili, nie bądźcie frajerzy, chyba nie wierzycie w to, że gangsterzy o swoich skokach w koło śpiewają. Oni nawet rapu nie słuchają. Już raczej wolą disco polo, od tego przynajmniej głowy ich nie bolą. I mogą sobie spokojnie pić wódkę albo obracać jakąś prostytutkę. Nikolo, chyba nie wmówisz mi, że kradnąc samochody słuchają ICT. Bo Polska to nie amerykański film, tu chłopaki mają inny styl. I nie ma co się nimi fascynować, lepiej się kurwa przed nimi chować. Bo może się zdarzyć, że zupełnie przypadkiem staniesz się napadu świadkiem. I wtedy usłyszysz bang, bang, bang oraz wyjących syren jęk. Lub zupełnie nic, gdy będziesz miał pecha i do dołu włożą kolejnego człowieka. Yeah.